Nagrywanko. Cześć. Czemu pisze 11.34? Bo cię nie lubi. Jesteśmy z Ragnarkiem i z Tomkiem. Jedziemy właśnie do Londynu. Ragnar ma wyjściowe ubranko. Mama też ma wyjściowe ubranko. I Tomek również. A to może potem zrobisz trójkę. Ale bardzo dobrze, bo aż mi jest za ciepło, o dziwo. Chyba Ragnarkowi też. Bo myśleliśmy, że jest polska zima, a jednak nie jest. Najwyżej cię rozbierzemy. Ale nad Tamiską będzie zimno. Nad Tamiską będzie zimno. Dobrze ci popatrz, bo popatrzyłem mu, bo rozumie, już się nie boi. Raki? Wiesz, kto to będzie? Małe cyganie, cygańskie łzy. Cygańskie łzy, to ja i ty. I legnelko. Jesteśmy już w centrum. Tomek oczywiście musiał wejść do drugera, żeby się wysikać. Wszyscy się podniecają naszym małym psiurem. Także tutaj w Londynie mi się wydaje, że wydaje mi się. Wiem, że ogólnie mało osób ma psy. I ogólnie jak ktoś widzi psa i lubi psy, to budza małą sensację. A jeszcze Ragi dzisiaj ma swoje ubranko i wygląda słodko. Także w ogóle szaleństwo. No mi powiedz. Dobra, zazwyczaj nie dzielę się z wami tak naprawdę moimi najlepszymi miejscówkami i najlepszymi, nie wiem, rzeczami. W sensie lumpami albo miejscami, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby, bo jestem okropnym człowiekiem i chcę też to zachować tylko dla siebie. Ale odnośnie biżuterii, starej biżuterii, w ogóle wydaje mi się, że to jest wyjątkowe miejsce, a ja też wszystkiego sama nie kupię. Napiszę tutaj u dołu adres i w ogóle oczywiście to nie jest sponsorowane, nic takiego. Tutaj kupiłam te moje kluczyki z szarańczami i to jest taki sklep. Tak wygląda, zaraz go pokażę z drugiej strony. To jest miejsce magiczne i bardzo wam polecam. 12. Teraz zauważyłam, że nawet nie ma szyldu, ale po lewej jest Alicja, po drugiej stronie lustra. Tutaj Stephen Paul Fine Books, a to nawet nie ma szyldu, ale tutaj właśnie pracuje i ma swoją pracownię. Tutaj od dołu ten pan, który robi biżuterię do wielu musicali, filmów, też sprzedaje starą biżuterię. Teraz jest zamknięty, niestety, bo jest niedziela, ale wow, normalnie tam jest jego biurko. Tutaj jest różna biżuteria, którą można kupić. No wystawka jest teraz taka bardzo świąteczna, więc akurat tutaj bym nie wyszła. Ale przefajny sklep, świetny facet, świetną historię, ma też swoją pracownię w Paryżu i w Barcelonie, jeżeli się nie mylę. Także jeżeli macie ochotę i mówicie po angielsku, to sobie tutaj wejdźcie i zawitajcie. Jest bardzo, bardzo fajne miejsce i ogólnie cała uliczka jest ekstra, bo jest dużo jakichś takich starych książek, staroci, jakieś takie przefajne rzeczy. Także urokliwa, bardzo fajna uliczka. A tu jest Tomasz z mopsem. Tomasz, chcesz pokazać swoją cygańską ten? Sylwetkę? To może się moim małym cyganem. Ma wielkie spodnie z lumpa, te, które ostatnio pokazywaliśmy. Ragi ma swoją ukochaną piżamkę. Co ty masz za bluzę? Nie wiem, jakąś z lumpa też. Yankees. A mówisz, że to jest jakaś oryginalna i tłumaczyłeś mi to. Oryginalna, bo mam kumpla, co sprzedaje, to jest NFL. No. A jak kurtka Gapa, buty Calvin Klein. Pasek to jest chyba wansowski, nie? Vansa. A buty, pokaż, one są takie fajne, bo one są wysokie. Mops węgier jest. I masz ciemne włosy, ale znowu już zmieniamy włosy chyba dzisiaj. Tak tam stwierdził. No także piękna uliczka, nie? Fajnie to jest klimat. No. Są jakieś hardkory, kryształy, książki o okultyzmie i w ogóle. I to są takie sklepy na ludzi, że normalnie wpuszczają psy i są takie prywatne i w ogóle jest strasznie fajny klimat tu. Dobra, to już nagrywam, no? Normalnie nagrywasz? Normalnie tak, żebym była ja. Tak. Nie muszę być tak daleko. Dobra, teraz zmusiłam Tomasza, się przełamuje i pokazuje swoją własną stylówkę przy ludziach, bo jest wiele ludzi dookoła, wiele osób.
próbuję jakoś się przed nimi ukryć, ale się nie da. Tak, czapka to jest ta ostatnia, widać czapka? Widać czapkę. Widać czapkę. To jest ta ostatnia, którą miałam z Primara, którą kupiliśmy na Primarze, chciałam powiedzieć na lupie. Kociki to są te, które zawsze noszę srebrne. To jest apaszka a la Fendi, ale nawet nie jest podróbką Fendi. Fendi dla biedaków. To jest apaszka, którą dostałam na lupie w Rajcie za darmo. Pani mi tak dorzuciła, a weź sobie, nie? Także spoko. Płaszcz to jest Whistles, ale też z Lumpexu, mam go już parę lat i to są miłe skórzane włączenia. Fajne, jest takie mega minimalistyczne, dlatego że reszta jest zupełnie nie minimalistyczna, czyli mam włochaty sweterek panterkowy. Mam moje wielkie skórzane spodnie męskie, być może, nie wiem, ale spoko wyglądają. I są moje stare, widzicie, ja je zamówiłam ze Stanów, jak jeszcze mieszkaliśmy w Polsce. Tak? One mają 6 lat. Pamiętasz, że no. Jest ze Stanów, zamówiłam. No i mam w swojej kuchni. Teraz pokażę z całościowo jeszcze. Salto w tył. Nie umiem, ale mogę sobie mosty. Jaka dobra woda. Właśnie na tej samej ulicy, nie wiem, nie pamiętam czy wam pokazywałam, ale ten Fred of London, Fred of London właściwie, to jest ten sklep, w którym, w ogóle nie powiedziałam, że to jest Cecil Court ta ulica. To jest ten sklep, w którym Amy Winehouse kupowała baletki i mają tam w ogóle jeszcze pudła z ostatnimi zamówieniami podnąć i w ogóle. Mam te baletki od nich też, z Radzią to kiedyś kupowałyśmy je, ale i kupiłam mojej chrześnicy też, takie fajne skórzane. A te, które ona miała, to były takie właściwie jednorazówki satynowe. Mam je też w domu, to ja potem pokażę. Tylko one są takie raczej nie do chodzenia. Ale ogólnie bardzo fajna, klimatyczna uliczka. I polecam, jak odwiedzacie Londyn. Pamięć tutaj smarka w kadrze. Spoko. Najlepsze przy spacerach właśnie takich londyńskich z Ragin jest to, że on przy każdym słupku, przy każdej ścianie, wszędzie się zatrzymuje. Teraz nie, jak o tym mówię dokładnie, bo mi mówisz. Ale wszędzie się zatrzymuje i wszystko jest obsikane, obniechane. Oj, już jakiś piesek. Chcesz pokazać z pieskiem? Ktoś kupuje kosmetyki, a piesek stoi sam, to nieładne. Co jest? Co to jest? Co to jest za sklep? Z jakimiś case'ami telefonów i tyle ludzi? Wszystkim made in China. Ej. A to jest kalcetonia, ja bym sobie kupiła gettery, Tomek. Ale dobra, nie będę. Jak mnie nie kochasz, to nie muszę, nie? Powiedział, że mnie nie kocha, Ragnarku. Słyszałeś to? W każdym razie zmierzamy w stronę Covent Garden. Ilość ludzi jest jakaś nienormalna. The Stories. Też dzięki Bogu mam Tomka i do The Stories nie mogę wejść, bo inaczej byłyby sprzestoszenia. No, także idziemy sobie na Covent Garden, a potem jeszcze się przejdziemy nad tą miskę. Udało mi się wyjątkowo tak wyciągnąć Tomka, że jeszcze z nim chodzę po Londynie, bo normalnie jest tak, że przybywamy w jedno miejsce, osiadamy i wracamy. O, patrzcie, jakie ładne dekoracje. A tym razem go ten... Tomek, jakie ładne miejsce do zdjęć! I czemu sobie tam nie robimy zdjęć? Wow! Patrzcie, tam gdzie idą ludzie. Nie wiem, czy jest kolejka, ale wygląda bosko. Ale tak boring, bo każdy tam sobie robi. Mówisz? Mi się podoba. Dobra, jestem w tym tunelu i oczywiście teraz jest tyle ludzi, że muszę taka stać przyklejona do ściany, ale fajny pomysł, nie? Na promocję jakiegoś takiego zwykłego, prostego w sumie miejsca, żeby dać trochę luster, trochę świateł i się po prostu zbierają ludzie. Gdzie jest nasz tata? A tu jest nasz tata, czyli w sensie to, Ragnara tata, który nie jest Ragnara tatą, czyli Tomek. Idzie, mój mały Rumunek. Oczywiście ktoś się pewnie obraża, że mówię Rumunek, ale mówię to tak z miłością i to nie jest nic złego i w ogóle, i w ogóle. Ja lubię taką stylówę, taką Aureola Shabada Amore i w ogóle, i w ogóle. Jak obsikasz ten mega designerski sklep z meblami, to po prostu dostajesz snaka. Nie obsikam, jeszcze nie kuma. Ale sklep Pandory już prawie obsikał. Wchodzisz do Pandory? Macie tutaj obrożki dla mopsów? Sklep prezentownia, czyli dyptyk. Dyptyk oczywiście pełen ludzi, bo to są takie sprawdzone prezenty. Wszyscy lubią te zapachy i wszyscy uwielbiają te luksusowe świeczki od nich. No i jest tak, wiecie, Christmas time w ogóle. Także dyptyk zawsze przepełniony przed świętami. Covent Garden i to oczywiście jest masakra w łażeniu z Ragnarem. Po prostu jest prawie zdeptany non-stop. Ludzie w ogóle nie patrzą pod nogi. Także muszę mieć oczy dookoła głowy tu. Z ragiem i wchodzimy do środka jakby tego targu jabłkowego. Ja chcę oczywiście zobaczyć sobie biżu. I tu, Jezu, jak pięknie! Jemiołka, wielka choinka, sorry.
Boże, ile ludzi przy wejściu. A tutaj jest stragany ze starociami. Chociaż widzę raczej nowe rzeczy, a nie starocie, ale bliżej. O! I tu jeszcze ten taki fajny market, który jest Jubilee Market, który jest po wyjściu z Covent Garden, także tam sobie jeszcze trochę wyjdziemy i poszperamy. Właśnie to oznajmię Tomkowi. Super. Dobra, i jesteśmy już po drugiej stronie mostu, tam byliśmy przed chwilą, czyli North Bank, czyli północna część Tamizy. Tu jest South Bank, czyli południowy brzeg po prostu Tamizy, nieprzyjemnej. Nie jest tak aż zimny, jak mi się wydawało. Tam jest London Eye za drzewami, ten mały człowiek śmieszny to jest Tomasz. I tu jest jeszcze druga część, dalsza część Londynu. Tak mi się zawsze wydaje, nie jestem pewna, czy to jest ten most, po którym szła Bridget Jones w takiej jednej scenie, chyba w jedynce, aż tak przechodziła przez most. Nie wiem, czy to był ten, jeszcze chyba był tamten most. No, bardziej mi na tamten wygląda. Ale czekam, aż się ściemni, bo tu jak się ściemni, jest mega, mega fajnie i mega ładnie. Christmasowa. Dobra, tu już jesteśmy na South Bank. Właśnie myślimy... Może sobie na zewnątrz. Tak, czy gdzieś usiąść, czy iść. Tutaj jest, tak jak zawsze, taki targ, jakby jarmark z książkami używanymi w większości. Oczywiście wszyscy chcą Ragnarem, więc nie mamy chwili spokoju, ale ilość ludzi to jest po prostu jakiś rozpierdziel totalny. Ragi słodku. Jingle bells, jingle brudny mops, mały mops, brudniutki mops. Jechaliśmy, szczerze mówiąc, myślą, żeby sobie gdzieś usiąść i sobie coś zjeść, ale po pierwsze mam brudny monitor, a czy ten, wiecie, dziurkę na aparat. Po drugie jest pełno ludzi. Po trzecie mamy psa i to nie jest aż tak łatwe. Można było się na zewnątrz, bo w sumie jest dosyć ciepło, ale ten. Ale obojgu nam się zechciało meksykańskiego jedzenia z łatachy, jak my ją nazywamy. To jest Oaxaca, w sumie to się nazywa chyba. To jest tak knajpa tu u góry, ale też mają to budę z meksykańskim żarciem ulicznym. Także weźmiemy sobie. Już znaleźliśmy sobie piękną ławeczkę przy tym przy rzece, także weźmiemy sobie, usiędziemy, będziemy z termosika popijać herbatkę, będzie cudownie. Ragi! Nie możesz na ławkę. Mały, królicku, ubrudzony cały. Widzę, że do taty się upodabniasz, co? Ragi, do taty się upodabniasz? Czekaj, mama poszła po kebaby. Takie piękne, nie patrz, od drzewa. Zacznie się od drzew. Na nasze piękne, nieskażone alkoholem twarze. Ragnarka. Ragnar nie pije. Zjedliśmy właśnie dwa kebaby. Buritosy. Buritosy. Bardzo. Z guacamole. Z takiej knajpy, którą zamknęli kiedyś, bo ktoś umarł, jak tam coś zjadł. No to prawda. A tu nie popiłam, bo ale ja jest chyba, fajna. Bo chyba wezmę ten film od Tomka wstyd do mojego bloszka, bo właśnie go namawiam, żeby też blokował ze swojego aparatu, a to będzie do mojego bloga, bo on mi umieszka bez filmu. A kto by się chciał słuchać, prawda? Ty nie powinieneś słuchać. Mops mnie lubi słuchać. To jest was też nie powinien lubi słuchać. Właśnie Mops cię ocenia. Lubisz słuchać Ciebie mamę? Ocenia. Lubisz słuchać mamę? A daj, spokój. A patrz, a mama tak nie chce, żebyś tak nakręcona. Patrz, widzisz, bo nie ma brody, a to ta ma i zakrywa pod brydę. Ja nie mam normalnie, tylko ten... A mam co kiema pod... O, mam? Mam, nie. Mam się ma pięknego pod brydę, dokładnie. Tacy jesteśmy. Czekaj, bo to czemu tak na granicy tego? Tacy jesteśmy. A gdzie masz herbatkę? Ja się napiję jeszcze herbatki. Pokaż tego pana, lubią. Pani tak jest lepsza ze mną. Kurwa, przegrałeś dzisiaj. Przegrałeś mnie. Przegrałeś życie. A pani jest jeszcze lepsza, a pani jest lepsza od ciebie, ty też przegrałaś, jesteś nikim. Przegrałam życie, jestem nikim. Dokładnie. Ale tam pani ma dobre wygląda. Wygląda jest niskie. Pięknie wygląda. Wszystko ja bym Kinga, Kinga by poleciała na takie. No, poleciała mi takie. Jak miał seksy, bo miał pieniądze i jak był czysty. A to w poziomie nagrywaj!
mówię, że robię Tomkowi dzisiaj tyle dobrych zdjęć, to jest po prostu niewypowiedziane. Mam bardzo teraz seksowną pozycję. A wszyscy robią zdjęcia mopsowi. A wszyscy robią zdjęcia? Bo ja zapominam, że dla ludzi to jest słodkie, że on... Ja znowu się włączałem. No, bo ja zapominam, że dla ludzi jest słodkie to, że tak, że ma taki język dysonujący. Dla nas to już jest, wiadomo, że jest słodkie, ale to jest w sumie normalne. A ludzie nie dość, że on jest uroczy i jest w ogóle w piciamce, to jeszcze ma ten język, nie? Więc po prostu... A, jedzenie? Ktoś powiedział jedzenie? Ragnar nie patrzy. Ragnar po prostu odwrócił głowę. Ragi, odwróciłeś głowę? Mamo, proszę cię. Proszę cię. Mała kluska ucieka. No dobry Ragnarek, dobry. Nie idź tam z mamą biegaj. Nie. Maśku, mama się tobą nie interesuje? Mama się tobą nie interesuje? Co? O, w tym marnym świecie zawsze znajdzie się coś dobrego. Na przykład tu jest churro z czekoladą, Tomek! Churro z czekoladą! Churro z czekoladą, Ragi. Puściłam go tutaj na chwilę. Tu jest sound. Tam na co masz kręci, nie wiem po co, ale... Nie, z jego strony. Tam ktoś na gitarze, tu są światełka, ale w sumie ich nie widać. I jest przyjemniacko, a Ragi biega tutaj, bo jest w sumie tak trochę ogrodzone, więc sobie ma trochę życia. Jakie kluski takie. Mały krampus. Dobra, jesteśmy szczęśliwi. Ojejku, mops nie obraca. Jeszcze wypiliśmy gin na gorąco. To tutaj przeraziło, albo to, ale to był gin jeżynowy ze świeżo wyciskanym sokiem jabłkowym. Kusia! I z malinkami, i z wszystkim. I był taki dobry. Muszę taki zrobić w domu. A teraz idziemy na stację. To jest chyba stacja Waterloo tutaj? Czy coś takiego? Także przechodzimy. Robi się ciemno, a my uciekamy do domu, bo nie wiem, czy mnie słychać. Zaczęliśmy oglądać bajkę Fernando, z byczkiem Fernando. No i zaczęliśmy, a teraz musimy dokończyć. Dzień dobry. Co ja vloguję? Jakoś zapominam vlogować, jak nie vloguję. Siedzę właśnie w łóżku, które zawsze jest... To jest łóżko Ragnara i śmierdzi Ragnarkiem. Chociaż ma wyprane poduszki i wszystko. To jest Ragnarek. Oczywiście, że na jego łóżku musi być coś taki jakiś obśliniony. I z drugiej strony siedzi Tomek, bo angażuje Tomeczka do nagrywania w łóżku chociaż trochę. A czy nie, żeby stwierdzić. Jakby nie chciał, to by nie nagrywał, ale właśnie zrzuca materiał swojego telefonu na mój komputer, żebym mogła poskładać. Jeszcze nie mam dzisiaj twarzy. Obudziłam się dzisiaj rano z taką fryzurą, że szkoda w sumie, że jej nie nagrałam. I mam teraz odżywkę na włosach. I leżę w światełkach i w kocykach i z herbatką i z ciepłym mopsem. Mops grzeje po prostu jak grzejniczek. Muszę pochwalić Tomasza, że mi zrobił pyszną herbatkę z dużą ilością miodku. Wiem, jaką lubisz. No lubię taką herbatkę właśnie. Dlatego na mój pokój i mój badziew od drugiej strony. Tomeczku, a pokaż, jaką masz bluzę tutaj modową. Pokaż bluzę modową swoją. No pokaż swoją modową bluzę wspaniałą.
wlogować sobie. To ma się troszkę wstydzi, bo on nie umie za bardzo vlogować, ale ma bluzę z pompą głową. A wiem, co mi ostatnio ludzie pisali w ogóle, to jest takie ciekawe, bo to chyba jest prawda w sumie. Czekajcie, nie wiem jaki kadr. Tylko ja tego nie kontroluję, że jak mówię, to mówię inaczej, a że jak mówię do ciebie, to mówię inaczej. Okej. Że wiesz, że jak mówię do ciebie, to tak mówię w inny sposób, niż jak mówię normalnie. Okej, nie wiem, czy tak jest. No też nie wiem, ale w sumie jak tak oglądam i jadę tutaj filmiki, to chyba tak jest. Dobrze. Ale nie wiem, znaczy, że jestem dla ciebie taka słodka i taka miła. Uważam na to, co mówisz przed kamerą, bardzo dobrze. Nie o to chodzi, że uważam, tylko inny sposób mówię. Że mówię normalnie, wiesz, tak jak mówię, wiadomo. A jak ty się pojawiasz w kadrze, nie, to że się robię taka słodko pierdząca. Mi się bardziej wydaje, że że po prostu, że inaczej jak nie ma kamery, trochę mówisz do mnie, po prostu jak siedzimy sobie i jeździmy, a inaczej jak jest kamera, tak ogólnie, nie, że jak ja jestem. Czyli jak do ciebie, czyli nie rozumiem, jeszcze raz, że inaczej mówię do kamery, a inaczej normalnie? Tak, tak. No wiadomo, że na przykład staram się trochę mniej przeklinać, albo coś. No już może przez to, wiesz, twój umysł tak stara się zdrożyć między tymi. Może staram się trochę mówić wyraźniej, jak jest kamera. I dlatego tak, wiesz, tak mówię tak bardziej tak, wyraźnie. Pewnie wszystkie takie małe czynniki, wiesz. No i odrobinę wolniej, bo chyba jak mówię bez kamery, to mówię szybciej, mniej wyraźnie i bardziej przyklinam. I mówię takimi półsłówkami, albo takimi skojarzeniami, albo takimi naszymi skrótami myślowymi, że nie muszę mówić całego zdania, a jak mówię do kamery, to muszę mówić całe zdanie, nie? Wszystko się zgadza. No, ale nie wiem. Tak mi się wydaje, że trochę tak jest, że jak mówimy właśnie w różnych sytuacjach, że się zachowujemy tak trochę inaczej, nawet podświadomie, nie? Jasne, wiadomo, że w pracy inaczej, z mamą inaczej, z przyjacielem inaczej. A możesz się na chwilę odwrócić tutaj przodem chociaż? Pomachaj. To jest moje stanowisko pracy normalnie. To w kosmetykę i Tomek jest teraz mną, rosną mu piersi właśnie. A pod biurkiem ten to jest ragnarkowy. Kolejny ten. Harmidę, a tu jest ragnarkowy. Mamo, co do mnie mówisz? Mamo. Tato. Wracaj pod koc. Także obrobimy. Ja obrobimy. Obrobię włoska. Umyję włosy, żeby nie sterczały. Kurde, szkoda, że w sumie nie nagrałam tych włosów. Bo tak złych włosów. Bo tak złe włosy, że jak kiedyś mieliście najgorsze włosy w życiu. I myślę, o Boże, jak można mieć takie złe włosy, tak byście zobaczyli na te moje włosy, nagle byście pomyśleli, że jednak mieliście zajebiste włosy. W skrócie. Tak to wygląda. Było głębokie. To było strasznie zawiłe i skomplikowane. No, także paznokcie. Muszę jeszcze nagrać ulubieńców paznokciowych i zapachowych. Może dzisiaj. A, może to. No, że ulubione jakieś tam lakiery do paznokci, bo to jest coś, co strasznie w sumie mam. On nie mówi o tym filmie, bo mi się to wydaje mało ważne, a w sumie paznokcie są ważne dla mnie dosyć, a nie mówię o tym filmie. I o perfumach, bo na przykład też uwielbiam perfumy i na przykład chętniej kupię perfumy niż nową paletkę, nie? Bo nowych paletek czy tam cieni, tych kolorków to mam, nie? A perfumy uwielbiam nowe. I też rzadko o nich mówię w filmach. Wydaje mi się, że się nie znam. Znaczy nie znam się tak profesjonalnie, nie? Ale... Także o perfumach ulubionych i o paznokciach będzie ulubionych jeszcze muszę nagrać, a reszta już jest chyba... Dobra, mamy to. Nagrana. Wróciłeś? Jo. Dobra, i dobra. Dzień dobry. No zapomniałam wróżkować jakoś ostatnio, ale... byłam trochę zabiegana, trochę taka przedświąteczna. Dzisiaj jest... też jest zaraz przedświątecznie, ale już dzisiaj nie pracuję, także spoko. Mam mokre włosy, mam na nich też dużo odżywki. Tego kremu R&B z Lasha, który polecałam w ulubieńcach włosowych tego mijającego roku. I trochę żelu też, bo tak chciałam, myślę, do tyłu to samo dzisiaj. No i co? I myślałam, że trochę dam make-upu sobie, odrobinę, żeby się czuć bardziej ludzko i pójdę sobie na dół i zrobię sobie herbatę i spędzimy sobie miły czas z Tomaszem. Mówcie sobie z Tomkiem, bo go tutaj nie widzę pod moim biurkiem. Tam sobie jakieś takie mini krycie użyję Bamsze, wtedy Balmowskiego. W ogóle w tym roku jakoś zrezygnowaliśmy z choinki. Pierwszy raz w życiu w ogóle nie mam choinki, tak mi się wydaje. Nie ma jakiegoś większego powodu, to jest kolor light medium, tak by the way. Po prostu chyba tak się nam nie chciało. Ja w ogóle miałam taki, mam tak fajnie ułożony w sumie pokój, bo zrobiłam takie małe przemeblowanko, dałam tam lustro w inne miejsce i to było jakieś 2 tygodnie temu, coś takiego chyba.
I tak sobie myślałam, kurde, jest tak fajnie, że aż mi się nie chce brać tej... Znaczy tak sobie pomyślałam tylko, że kurde, jest tak fajnie ułożone i w ogóle, że w sumie ta choinka to tak nie za bardzo, a poza tym... No fajnie, że choinka, ale po prostu nie czuję choinkowego vibe'u w tym roku. No ale nic, ale myślałam, że będziemy mieli choinkę wszystko, potem chyba tydzień później siedzimy tak z Tomkiem, czy leżymy, czy coś robimy, nie wiem. Lenistwo jak zawsze. I Tomek mówi, kurde, coś tam rozmawialiśmy, kurde, a może nie róbmy choinki w tym roku? Gdzie Tomek też wybrał choinkę. Także podświadomie oboje wybraliśmy jednak brak choinki, no i nie mamy choinki w tym roku. Nie ma jakby specjalnego powodu, tak mi się wydaje, na rozlekunę sobie dam trochę. Tak po prostu, nie wiem, po prostu. Oboje tak poczuliśmy w różnych momentach, nie komunikując się ze sobą, także to chyba jest jakiś mały znak, żeby po prostu nie dawać choinki. Użyję tego pędzla Elf Small Stippling Brush. No i tyle, ale oprócz tego tak daliśmy sobie też trochę na luz. Pamiętam, że nie wiem, 2 lata temu to na przykład robiłam uszka i terroryzowałam wręcz Tomka, żeby mi pomagał robić te uszka i była po prostu taka presja, żeby uszka i się kłóciliśmy i w ogóle on się na mnie wkurzył, ja się zupełnie wkurzyłam i popłakałam, byłam zdenerwowana, a spędzaliśmy znaczy potem wszystko było okej, ale wiecie, spędzaliśmy święta we dwoje tu i po prostu nałożyła na nas taką presję, na siebie i też na niego gdzieś tam, gdzie w sumie to nie było potrzebne, że było więcej z tego wszystkiego zamieszania i stresu, niż to zupełnie zwarte. Także pamiętam, że to było to. I od tej pory stwierdziłam, że po prostu no way. Zwłaszcza, że spędzamy naprawdę święta we dwoje i to jest takie... Znaczy wiecie, że na które święta jeszcze bo mam... Jezu, jak ja gadam dzisiaj. Na niektóre święta byliśmy w Polsce, więc wiadomo, że się trzeba martwić. Ale Charlotte Tilbury to jest ten flawless filter. Ale jak już spędzaliśmy święta razem, to od tych właśnie świąt, gdzie pokłóciliśmy się nad uszkami i w ogóle byłam już taka zmęczona od tych uszek, bo miałam tyle zrobione tego ciasta, które było za twarde i w ogóle jedna wielka frustracja. Wiedziałam, że po prostu no way. Zamówiłam sobie uszka tutaj w takiej polskiej restauracji. Znaczy uszka, karpia, coś tam, bo karpia też nie robię, bo na przykład Tomek zupełnie nie karpia. Karpia jem tylko i wyłącznie ja, także zamówiłam jakieś złe porcje, jakieś krokiety, jakieś takie pierdoły. Ale się błyszczę. No i tyle. I stwierdziłam, że zrobię barszcz, i bo lubię taki barszcz swój własny. To mojej mamy. I będę robiła i robię kompot. I to właściwie jest to. Dużo uszek, trochę karpia i jakieś takie żarełko. Zresztą sklep jest chyba tylko zamknięte 2 dni, więc jak nam czegoś braknie, to się skoczy. Także to jest to. No i tak stwierdziłam właśnie, że od tych pamiętnych świąt, kiedy steroryzowałam Tomasza uszkami, że po co? Wiadomo jeszcze, gdybyśmy mieli święta w jakimś takim ogromnym gronie, przyjechałaby rodzina i nie wiem, potrzebowałabym dużo jedzenia, to jeszcze bardziej zrozumiałe byłby jakikolwiek stres, to jest głosiej. Ale jak jesteśmy tylko we dwoje i mops, to stwierdziliśmy, że nie ma w ogóle się nie ma czym stresować i ten czas poświęcimy na nasze po prostu zdrowie psychiczne i na to, żeby się wyluzować. Nie wiem, poczytać fajne książki, pooglądać fajne filmy, gdzieś sobie wyskoczyć do Londynu, jak będzie fajniejsza pogoda. Dzisiaj oczywiście pogoda jest straszna, mieliśmy dzisiaj wyjść sobie. Ale myślę, że przez chociaż kilka dni, bo mamy wolne do stycznia, chociaż przez kilka dni będzie fajna pogoda, to sobie gdzieś wyskoczymy i w ogóle. Także na relaksie, na luzie, bez stresu. Gdybyśmy oboje czuli choinkę i chcielibyśmy choinkę, to byśmy sobie po prostu kupili tę choinkę. Bo mam zdobę, widzę, mam lampki, ale te lampki są bardziej filmikowe. I w ogóle tak stwierdziłam, że u mnie w domu w ogóle jest, u nas w domu, w ogóle w mieszkaniu jest taka, my mamy zawsze świąteczną atmosferę, mamy w ogóle tą czerwoną sofę, granatowe zasłony, mamy dużo zieleni, więc mamy takie kolory świąteczne i mamy dużo świeczek i często właśnie mam jakieś takie pachnące świeczki, jakieś takie cynamonowe jakoś i bardzo chyba, no nie wiem, a czy no bardzo dużo, nie mamy wielu gości, ale bardzo często, kiedy mamy gości, to mówię, że wow, że u was to są zawsze święta, albo u was jak to czuć, jakby były święta, no nie? Bo jakoś taki mamy klimat świąteczny po prostu w domu i... No i tyle, stwierdziliśmy, że nie ma sobie też coś narabiać, narzucać jakby stresu i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Trzeba spędzić ten czas jakoś fajnie i miło, żebyśmy oboje byli zadowoleni i bez stresu. Skoro oboje nie czuliśmy tej choinki, to choinka nie jest najważniejsza, nie? Fajnie jak się... A czy lubię choinki, ale po prostu nie. Także to jest to. No i na zupełnym luzie oprócz tego wiadomo, że do dupy, że się nie widzi i rodziny, no nie? I tam mamy i braci, i taty, i w ogóle rodziny i przyjaciół i tego brakuje, ale z drugiej strony kurde
parę razy, a czy może dwa razy wybraliśmy się do Polski na święta. I nie ukrywał, że był to hardcore. Raz jechaliśmy, kurde, to mnie doprowadza do szału, te odstające włosy, i czekam, aż mi to odrośnie jakoś tak, żeby się ładnie zawijało. Muszę to zaczesać jakoś, doprowadza mnie do szału. No, ale dwa razy się w życiu wybraliśmy dość na święta do Polski. Czekajcie. Zgubiłam grzebień oczywiście, no nieważne. I powiem wam, że to była męka, a czy sam pobyt w Polsce oczywiście super, ale męka dojazd. Za pierwszym razem jechaliśmy ze znajomymi samochodem i to był koszmar. Jazda do Polski samochodem z UK to jest koszmar, nawet jeżeli się nie prowadzi, także nie zazdroszczę kumplowi, który prowadził. Przeprawa promem. Okazało się, że mam chorobę morską, o której nie wiedziałam, bo totalnie wymioty i w ogóle wszystko przez tylko przeprawę promem, także to był dla mnie koszmar. Potem oczywiście jazda w nocy i w ogóle, o Boże, to było wycieńczające. I najgorsze, że to wcale nie wyszło jakby taniej ta podróż samochodem niż jakbyśmy byli samolotem w normalny czas. Także koszmar. I raz chyba na pewno leciałam, ale jakoś tak poleciałam 26, bo mi się powieprzyło, że Wigilia 26. To ja. I no i to już jakoś tak lepiej, bo samolotem, ale jakby zimno i mokro i nie było śniegu i takie wszystko jest, nawet się nie ma za bardzo jak zobaczyć też trochę z ludźmi, bo są, no wiadomo, jak to jest taki czas zajęty i wszyscy są jacyś tacy zajęci i nie wiem, oczywiście super było zobaczyć rodziny, ale takie to było na szybko wszystko, no nie? I tak naprawdę nie miałam czasu, żeby odpocząć i się zrelaksować i w ogóle, także wolę święta spędzić w UK i na przykład polecieć później albo polecieć na Maliówkę właśnie, bo jak jest już fajna pogoda, bo wtedy jakby jest jakoś tak, nie wiem, jakoś tak jest mniej stresująco, jest taki prawdziwy luz, a nie, że się wyluzowujemy, bo wypada być wyluzowanym, wiecie, co chodzi. Także to jest to. Świecę się jak bombka choinkowa, także jestem świąteczna. Świąteczna niebiesko. Może sobie nałożę odrobinę czegoś na oczy, ale tylko odrobinę. Może użyję też Charlotte Tilbury zakichanej. Mogę ją używać po domu, jak i tak może mi się makijaż rozlecieć. Znaczy, piękne to jest, ale się nie trzyma zupełnie, także taki cień po domu, nie? Za 30 funtów, spoko. Także to jest to, ale dajcie znać, jak wy spędzacie święta i w ogóle, czy u siebie, czy podróże, czy mieszkacie za granicą, czy mieszkacie w Polsce. Jestem ciekawa, jakie macie doświadczenia. No, także ten... No ale szkoda, chciałabym móc spędzać święta tak na spokojnie w Polsce, ale tak na spokojnie, że wiecie, też u siebie i mieć swoje własne, nie wiem, mieszkanie, dom i móc, nie wiem, zobaczyć się z przyjaciółmi, z rodziną, ale potem wrócić do siebie i się wyspać w własnym łóżku na przykład i w ogóle, i też się widzieć z Tomkiem, bo my z Tomkiem mamy taką sytuację, że, znaczy nie mieszkamy jakoś bardzo daleko od siebie w Polsce, no ale Tomek jest z Katowic i ma całą rodzinę w Katowicach, a jestem z Rajczy i mam całą rodzinę w Rajczy, to nie jest jakby bardzo daleko, bo to jest, ile to jest? 100 km dokładnie chyba od Rajczy do Katowic, no i jeżdżą pociągi, można dojechać samochodem, ale no to jednak jest trochę podróżowania i jakby nie dałoby się wskoczyć w jeden wieczór na przykład obydwu domów czy czegoś takiego, a też Tomek ma trochę bardziej skomplikowaną sytuację, bo jego rodzice nie są razem, więc musiałby w ogóle od mamy do taty i to jest takie, wiecie, za dużo po prostu wysiłku dla mnie fizycznego, jestem już chyba za stara po prostu, ale no może kiedyś zobaczymy, jak się życie ułoży, jak się Brexit ułoży. Dajcie mi znać, jak to u was wygląda, bo jestem ciekawa, jak rozwiązujecie, jak właśnie na przykład macie partnera, partnerkę i jesteście daleko od siebie, macie wasze właśnie domy, nie? Rodziców, rodziny, albo jak żyją właśnie osobno i w innych miastach, jak to rozwiązujecie, bo to jest takie interesujące. Właśnie na przykład, jeśli wasi rodzice jak nie są razem i są w innych miejscach, jak to rozwiązujecie, bo to jest takie dosyć ciężkie zagadnienie, nie? Bo wiadomo, że ten czas chciałby się spędzić gdzieś tam z różnymi osobami, które są dla nas najbliższe. No. Także wiadomo, że ja bym wolała spędzić z moją rodziną, a Tomek ze swoją rodziną, ale też oboje chcielibyśmy ten czas spędzić ze sobą, bo w sumie jesteśmy sobą najbliżej na świecie, bo spędzamy z nim każdy dzień mojego życia od paru lat. Prawie każdy. Aha! Mam grzebień, znalazł się. Także ten, nie? Dobra, zaczeszę sobie te boczki. O, tak bym chciała, żeby mi tak leżały i w ogóle te włosy. A tak, aha, jak ktoś pyta, tak znowu zafarbowałam. Po prostu ja już nie komentuję. Ja stwierdziłam, że po prostu jestem chora psychicznie i
ogarnianie włosów to jest dla mnie jakby próba kontroli mojego życia i jak ogarnę włosy, to przynajmniej to jest coś, nad czym mam kontrolę. Tak mi się wydaje, dlatego je co chwilę zmieniam. Nie wiem. Po prostu jestem nienormalna. Zmieniłam kolor włosów, trochę je ochłodziłam, są po prostu takim moim bardziej naturalnym blondem, bo przeglądając różne zdjęcia stwierdziłam, że najbardziej się sobie właśnie w takim mniej więcej odcieniu podobałam. Także to jest to. Może odrobinę tuszu do rzęs. Użyję tego Scuba z The Balm, bo on jest wodoodporny. A może, że wiecie co? Jeszcze trochę tej palety z Chanel Tilbury użyję, bo jest tak świątecznie, to czemu by nie? Ona jest naprawdę fajna. Nie wiem. Oprócz tego rozświetlacza, ona jest naprawdę fajna. Naprawdę fajna. Naprawdę ją lubię i ten róż z tym jest lepszy niż róż taki pojedynczy, co jest odrobinę wkurzające, bo kupiłam róż pojedynczy, który miałby z tym samym odcieniem. Użyję sobie najpierw tego koloru Enhance dwójeczki. W ogóle umyłam wszystkie pędzle wczoraj wieczorem i tutaj mam taką tylko małych kilka pędzli. Co jest za Coastal Scent ten pędzel, a jest taki fajny, miękki dosyć. Spoko. Także tu tylko trochę Enhance. Trochę ten, trochę na dolną powiekę, to jest Smudger z Sephora, ten pędzel. Piesu! Tomek cię wyrzucił? Pies cyka pod oknem. Wiedrobinę tego rozjaśniającego na środek powieki, ale nie za dużo. Zrobić trochę bardziej glowy. I może trochę, wezmę ciemnej kredki, sobie tak trochę zrobię, wiecie, zamiast eyelinera normalnego, taką ten, wciągnę sobie krechę odrobinę. Może użyję tego fioletowej kredki. I teraz trochę tego czarnego cienia z tej palety. Jakby sobie podkreślę, rozmarzę trochę. Dobra, i trochę jeszcze brązera z tej samej palety wezmę. Patrzcie, czy mam jakiś super pędzel. O! Ten mam sobie z Wojnego Sam. I najpierw bronzer. Jest taki trochę za jasny w tym momencie. I róż ten też z tej palety. I hasz mak. No i jeszcze tuż do rzęs, bo zapomniałam sobie wszystkiego tuszu do rzęs. Dobra, skoro mam taki już ten, też polecę z mocnym tuszem, to jest ten wydłużający z Color Caramel. Chyba jak już lecę z Charlotte Tilbury, to niech lecę Pillow Talk, który mam taki na wykończeniu, ale taki muszę kupić nową. Nowy. Jeszcze myślałam, żeby zakupić jakąś jej kredkę do oczu, taką ten Rock and Call. Taką zwykłą właśnie konturówkę do oczu, do powiek. Bo słyszałam, że są bardzo dobre. O, zobaczymy. Zresztą tak jest, że niektóre produkty, jak zrobię coś dobrego, to na przykład, czekajcie, to jest mój ulubiony kosmetyk do makijażu na świecie w tym momencie. Kocham go. Ta paleta jest perfekcyjna, bo w sumie ten rozświetlacz też nie jest taki zły, jak się wyczepiam. Pillow Talk, szminka, eyeliner, najlepsze na świecie, ale niektóre rzeczy jak te cienie, one już się zaczynają na przykład u mnie zbierać, nie? A jeszcze nie skończyłam kręcić tego filmu, także niektóre produkty są rewelacja, a niektóre są naprawdę nietrafione, także co czuć po kieszeni, bo to są wszystko drogie produkty, no nie? Także... No taka dziwna marka. I na pewno wiedzą, jak robić dobry marketing, bo takie marketing ma Charlotte Tilbury. Nie ma go nikt na świecie.
Sobie zrobienia może Bond Girl? Czy dziewczyna Bonda? O, fajna sobie na cały postać. O, piękny jest ten kolor. Kocham. Pillow Talk jest odrobinę jaśniejsza. Super. Dobra. I spadam. Słyszę, że pies szczeka. Widzimy się później. A mam w ogóle spódnicę na sobie. To mały. Jest przyszedł. Patrzcie, mam kaszmirowy sweter, który moja mama mi wysłała, kupiła go bracie na lumpie. Mam spódnicę i mam wysokie te, jak to się nazywa, skarpety. I mam też mota, który zmaknął, bo jest zimno i palę deszcz. I muszę go wyszyć suszarką. Suszarka? Suszarecka? No chodź. Zobaczcie, jak on się cieszy na suszarkę. Idziemy pod kocyk, idziemy oglądać. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!